będzie Panu. Jeszcze mi się tak nie zdarzyło, żebym dwa kazania wziął ze sobą naraz. I nie wiem jeszcze, o jakie będę mówił. Kochani, raczej wiem, ale myślę, że nie muszę tutaj niczego dodawać. Chciałbym i modlę się w duchu, aby Pan użył tego zwiastowania i aby mógł osiągnąć swój cel. Pomódlmy się na momencik, skłońmy nasze głowy. Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś kochającym naszym Ojcem, który nas prowadzisz, który chcesz nas udoskonalać, chcesz, abyśmy byli święci, abyśmy byli użyteczni dla Twojej sprawy, Panie. Chcesz, abyśmy byli pełni Twojej miłości i rozpaleni dla Ciebie, służyli Tobie, Panie. Błogosław to zwiastowanie. Proszę Ciebie o Twoje błogosławieństwo dla każdego z nas tutaj obecnych. Amen. Cieszę się za te świadectwa i myślę, że jeżeli ktoś z nas, przychodząc na zgromadzenie, nie czuje zbytniego podekscytowania tym, że tutaj jesteśmy, to proponuję, abyś na następne zgromadzenie zgłosił się jako chętny do złożenia świadectwa. Od razu przyjdziesz z innym nastawieniem na to zgromadzenie. Tak samo mają ci, którzy usługują. Kiedy Pan daje nam słowo, to jest coś wspaniałego, kiedy możemy dzielić się słowem, ale do momentu, kiedy nie mamy żadnego słowa, którym moglibyśmy się podzielić, myślę, że ci, którzy zwiastują słowo, czy dzielą się, to wiedzą, o czym mówię, to jakoś tak człowiek chodzi, jest po prostu w takim jakimś uciśnieniu, w takim niekomfortowym stanie. I ja to miałem właśnie do czwartku wieczora, kiedy dopiero w czwartek wieczorem otrzymałem słowo, które mnie uwolniło jak gdyby z tego brzemienia, że ja nie mam słowa, a ja wiem, że bez słowa Twojego ja tutaj nie mogę stanąć. Ja nie mogę czegoś wziąć z internetu, nie mogę czegoś przeczytać z książki, bo to nie będzie działać. Ja muszę to mieć coś, co Pan da mi, coś, co będzie moim przeżyciem i co będzie objawieniem dla mnie, zachęceniem, inspiracją dla mnie, bo kiedy ja jestem zachęcony, to ja mam wiarę wtedy, że również zachęcę innych, tych, którzy słuchają. Także Bogu dzięki, że mi dał słowo i wierzę, że to jest to słowo, aczkolwiek już tak jak wcześniej powiedziałem, otrzymałem też inne słowo, bardzo podobne zresztą wcześniej, ale nie czułem tej wolności, być może innym razem podzielę się tym słowem. Choć bardzo związane z tym, co już tutaj słyszeliśmy, odnośnie tego, żeby nie być przeszkodą dla Bożego działania. Natomiast dzisiaj chciałbym, abyśmy się zwrócili do Ewangelii Łukasza. Było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Kochani, chciałbym, abyśmy się zastanowili nad jedną rzeczą. Dlaczego Pan Jezus porównał czasy ostateczne tuż przed Jego przyjściem do czasów Noego i Lota? Bo tak jest powiedziane w wierszu 30, tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Dlaczego Pan Jezus porównał te czasy tuż przed Jego powtórnym przyjściem do czasów Noego i Lota? Na co chciał zwrócić uwagę? Czy na charakter czasów, że będą po prostu podobne, te nasze czasy przed przyjściem Pana będą podobne do czasów, które były w czasach Lota i Noego, że powiedzmy zło sięgało nieba. W czasach Noego czytamy, że wielka była złość człowieka na ziemi i wszelkie jego myśli i dążenia jego serca były ustawicznie złe. Za czasów Lota czytamy, że wielki rozległ się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. A więc można powiedzieć, było zarówno w jedną, jak i drugą sytuację można było scharakteryzować tak, mianowicie, że zło dojrzało do zenitu.
I kochani, dzisiaj jest podobnie, prawda? Bezprawie się rozmnaża, miłość wielu oziębnie. Tak jest napisane w Bożym Słowie, że bezprawie się będzie rozmnażać. Ale zastanowiło mnie, dlaczego Pan Jezus, czy aby na pewno mamy zwrócić uwagę na charakter czasów, które będą podobne. Dlatego, że ani w odniesieniu do czasów Noego, ani w odniesieniu do czasów Lota, w ogóle Pan Jezus nie zaakcentował charakteru tych czasów w tak negatywnym świetle, jak ja to powiedziałem. My znamy to światło, ten charakter, tą otoczkę ze Starego Testamentu, ale w tym momencie Pan Jezus nigdzie nie powiedział niczego negatywnego na temat czasów Lota i Noego. Niczego negatywnego. Raczej mówił o zwykłych czynnościach, o tym, że jedli, pili, żenili się, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Jezus powiedział, życie będzie biegło całkiem zwyczajnie. Kochani, czy coś złego w tym jest, że ludzie jedli, pili, żenili, budowali, szczepili? Nic. To jest zwykła codzienność, która towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i będzie towarzyszyć aż do końca. W tych wymienionych rzeczach, które Pan Jezus powiedział, nie znajdujemy, ja przynajmniej nie znajduję, ani jednej złej rzeczy. Ani jednej złej rzeczy. Dlaczego więc Pan Jezus porównał czasy ostateczne do czasów Noego i Lota? To pytanie mnie zaczęło nurtować. Dopóki nie otrzymałem, jak wierzę, otrzymałem odpowiedź. Kochani, my owszem, nie mamy bagatelizować tego, co się dzieje na świecie, ale kochani, nie do nas należy ocena, kiedy Bóg ma sądzić ten świat. Tylko Bóg może powiedzieć już dosyć, nie my. Często słyszy się takie wypowiedzi, które my mówimy, że ten świat już długo nie pociągnie, bo już zło jest takie wielkie. Sąd Boży na pewno już jest tuż, tuż. I kochani, ja myślę, że mówimy to w takiej jak gdyby, no, z przemyśleniem. Ale kochani, pamiętajmy, że to do Boga należy ostatnie słowo, jeśli chodzi o sąd. Ale co jest zatem ukryte w tym fragmencie, który przeczytałem? Na co chce Pan Jezus, abyśmy jako ludzie wierzący zwrócili uwagę? Kochani, ja osobiście jestem przekonany, że Pan Jezus chce, abyśmy popatrzyli bardziej na postawę dwóch bohaterów wymienionych tutaj, w tym fragmencie, bardziej na ich postawę, a więc na postawę Noego i na postawę Lota, niż na atmosferę, która im towarzyszyła. Bóg bowiem zawsze bardziej jest zatroskany o swój lud, jaką zajmie postawę w czasie tuż przed Jego przyjściem, aby był przygotowany na to, na Jego przyjście, niż na atmosferę czasów, które im towarzyszą. Bóg jest bardziej zatroskany o nas, o wierzących. A więc uważam, że w tym fragmencie powinniśmy się przyjrzeć temu, co jest najważniejsze w tym fragmencie. Przyjrzeć się postawie dwóch osób. Osobie Noego i osobie Lota. Oboje byli wierzącymi. A więc reprezentują oni wierzących ludzi czasów ostatecznych. Oboje byli wierzącymi, więc reprezentują wierzących ludzi czasów ostatecznych. Ich postawa była jednak diametralnie różna. Z ich postawy powinniśmy wziąć naukę, zachętę, ale i przestrogę. Oboje byli wierzącymi, powiedziałem. Obaj prowadzili święte życie.
Czytamy o tym w Biblii. Noe był sprawiedliwym. O Locie czytamy również, że żył sprawiedliwym życiem. Czytamy o tym w liście Piotra. Obaj stracili wszystko, co mieli na ziemi. Zarówno Noe, jak i Lot stracili wszystko, co mieli na tej ziemi. Z tych dóbr, które tutaj zgromadzili. Obaj też zostali uratowani. A więc można powiedzieć, że do tej pory wszystko mają podobne. Czym się więc różnili? Co ich różniło, kochani? Zacznijmy od Lota. Znamy historię Lota, że Lot był bratankiem Abrahama. Lot razem z Abrahamem wyszedł z Ur Chaldejskiego i z całym dobytkiem, właściwie on się przykleił do Abrahama, korzystał z błogosławieństw Abrahama i on również po pewnym czasie dorobił się pewnego dobytku. Później, jak wiemy, że musieli się rozdzielić pasterze, ponieważ się kłócili. I Lot był zajęty, pochłonięty dbaniem o swój interes. Nigdy nie chciał stracić. Zawsze chciał tylko zdobywać, chciał pomnażać. Nie kierował się wolą Bożą, ale własną, bo gdy zobaczył propozycję od Mojżesza, aby wybrał sobie jakąkolwiek ziemię, to oczywiście kierował się wzrokiem, kierował się intuicją swoją i powiedział, tam będzie dobre miejsce, Kanaan, tam u miasta w przedmieściach Sodomy i Gomory, ponieważ zobaczył zieloną trawę, tam zobaczył swoją przyszłość. Natomiast wiemy, że Abraham kierował się Bożym impulsem i powiedział, skoro ty tam wybierasz, ja wybieram tu, ja wybieram pustynne przestrzenie. A więc Lot kierował i wybierał to, co wydawało się łatwiejsze, w co nie musiał wkładać więcej wysiłku. Nie był gotowy na wyrzeczenie i poświęcenie, wybrał właśnie te pola w pobliżu Sodomy, świadomy tego, że tam byli źli ludzie, bo wiedział, że tam mieszkają źli ludzie. Nie liczył się z tym, co Bóg sądzi o tym, nie był gotowy posłuchać Boga. To tak zupełnie jak dzisiaj. Dzisiaj młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie, kierują się tym, co mają przed oczami, a więc nieraz wybierając współpartnera, patrzą na jego wygląd, patrzą, jak jest zdolny, wykształcony, ale nie patrzą do środka, nie patrzą tam, gdzie Bóg patrzy. Wybierają pracę, kierując się przede wszystkim wielkością zarobku, więc często zamiast zacząć od jakichś, powiedzmy, od małych rzeczy, od razu gdzieś rzucają się w wir, wybierają pracę za granicą, opuszczają kraj, opuszczają rodzinę i często kończy się to tragicznie dla takich osób. Dlatego, że nie pytają Boga. Nie pytają Boga, ale kierują się tak, jak kierował się Lot. Poświęcenie dla Boga ograniczało się tylko do tego, czego nie ma robić złego, a nie do tego, co ma robić dobrego, a co ma robić po prostu dla Boga. A więc inaczej, poświęcenie Lota polegało na tym, aby wstrzymywać się od zła, które widział wokół niego. Po prostu tyle mu zostało, jak gdyby z tej relacji z Abrahamem, którą miał wcześniej, wiedział, że Bóg jest święty, doświadczał Boga, ale tak naprawdę poświęcenie dla Boga ograniczyło się tylko, żeby siebie nie splamić, nie zanieczyścić. Przyjął taką bierną postawę i choć zachował siebie czystym i sprawiedliwym, jak czytamy w liście Piotra, nic dobrego nie zdziałał w Sodomie. Nikogo nie pozyskał, bo nie było to jego miejsce, do którego go powołał Bóg. Mało tego, w konsekwencji stracił żonę, stracił dwóch zięciów,
Zachował tylko dwie córki, z których później miał synów z tego kazirodczego związku, byli Moabici, Amonici, narody, które Pan Bóg powiedział w 5 Mojżeszowej, w 23 rozdziale, że narody te po wieki nie mogą wejść do zgromadzenia pańskiego, dlatego że nie udzieliły pomocy, kiedy Izrael wychodził z Egiptu i tak dalej, i tak dalej. A więc Pan Bóg w taki sposób potraktował właśnie tych synów z tego kazirodczego, te narody z kazirodczego związku. Kochani, więc w tak wielkim skrócie opisałem Lota. Teraz przyjrzyjmy się Noemu. Noe nie tylko zachował siebie czystym wśród swego pokolenia, jak jest napisane, ale jest powiedziane, że Noe chodził z Bogiem. Noe chodził z Bogiem, tak jak Abraham chodził z Bogiem. Noe chodził z Bogiem. On służył Bogu z miłości do Niego. On wiedział nie tylko, czego ma unikać, aby się nie splamić, ale był całkowicie oddany Bogu. Oddany do tego, co ma czynić, czego oczekiwał Bóg. To go różniło od Lota. To była ta główna różnica. I dlatego, kiedy Pan Bóg mu powiedział, kiedy on schodził z Bogiem w tej bliskiej relacji, on powiedział, Pan Bóg, buduj arkę, Noe bez wahania podjął się dzieła. I przez 120 lat budował coś, co w oczach świata wyglądało na zupełny absurd. Można powiedzieć, marnował życie na coś, czego nikt inny wcześniej nie widział. Przecież do tej pory żadnego deszczu nie było. Nie było żadnego zagrożenia. To tak jak dzisiaj ludzie mówią często, kiedy mówimy im Ewangelię, zwiastujemy, mówią, ty się takimi rzeczami nie zajmuj, przecież tam stąd jeszcze nikt nie przyszedł. Nieraz tak słyszymy, prawda? Tam stąd jeszcze nikt nie przyszedł. To jest takie wszystko zakryte. Jak można wiedzieć, jak można być pewny? Widzicie, Noe przez wiarę wykonywał pracę. Jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, że Noe przez wiarę zbudował arkę. Przez wiarę. On też nie miał pewności, jak to wszystko będzie, ale on wiedział, kto do niego to powiedział. Dlatego, że Noe chodził z Bogiem. I on wiedział, że ten, który do niego powiedział, jest godzien zaufania, godzien, aby mu uwierzyć. Bez względu na to, co mówią inni, bez względu na to, jak wyśmiewali się z niego inni, on był gotowy stracić swoje życie, nawet dla, w cudzysłowiu, jakiejś głupiej sprawy. Ale kochani, w rezultacie uratował swoją całą rodzinę, a co za tym idzie, całą ludzkość, która później z nich była, i świat zwierząt. Kochani, czym różnili się Lot i Noe? Kochani, Lot budował przede wszystkim swój biznes. To była pierwsza rzecz, którą on postawił. Noe budował Boże Królestwo, Boży cel. Noe zaangażował całą swoją rodzinę dla Pana, całą swoją rodzinę. Czytamy, że wszyscy synowie, synowe i żona, wszyscy budowali i oni weszli. Lot nie zaangażował swojej rodziny, bo nie miał do czego. On stracił swoją rodzinę. Lot stracił wszystko, co posiadał. Część rodziny, żonę, zięciów. Noe zachował to, co włożył cały swój wysiłek. Arkę, Królestwo Boże wraz z całą swoją rodziną. I to się tutaj akurat dokładnie sprawdza, co Pan Jezus powiedział, że kto stara się zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Kochani, czego od nas w tym fragmencie na początku, co przeczytaliśmy w Ewangelii Łukasza, Pan Bóg oczekuje nas, od nas w XXI wieku, gdy czytamy o czasach Noego i Lota? Czego Pan Bóg od nas oczekuje? Już po części mogliśmy się nauczyć postawy, jakie towarzyszyły Lotowi i Noemu, ale chciałbym, żebyśmy znaleźli odpowiedź w drugim liście Piotra, w 3 rozdziale. Czytamy tam właśnie o
O podobnych czasach, właśnie o czasach Noego oraz o tym, co będzie się wydarzać w przyszłości, na końcu. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie wszystko, tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Może dotąd. Kochani, przeczytaliśmy tutaj, że tak jak za czasów Noego świat zginął, został osądzony przez wodę, tak w czasach naszych ten świat jest powiedziane, że zostanie spalony, że jest zatrzymany dla ognia. I tutaj jest powiedziane, że żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Bracia i siostry, tak kiedy myślałem o tym, że te wszystkie dzieła ludzkie spłoną, często tak się poświęcamy w tym życiu i mówimy, i tak sobie myślę, tak się człowiek poświęca tym doczesnym sprawom, i przychodzi mi słowo, po co się tak poświęcasz, chłopie, jak to wszystko i tak spłonie. Poświęcasz się rzeczom, które i tak ogień pochłonie. Zadajmy sobie takie pytanie. Jaki to ma sens? Oczywiście ja rozumiem, że nie chodzi o to, żebyśmy przestali pracować, dbać i tak dalej, tylko chodzi o pewnego rodzaju nastawienie, żebyśmy tak bardzo nie przykładali wagi do tych rzeczy. Ale Piotr dalej tutaj konkluduje i mówi, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, no to jak żyć? Jak żyć? W jaki sposób żyć? I odpowiedź jest w wierszu 14. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. A więc jest tutaj powiedziane, że mamy żyć święcie, bez skazy, w pokoju. To, co żeśmy też słyszeli dzisiaj, że Bóg nas do tego powołuje, że mamy być święci, mamy być oddzieleni od rzeczy tego świata, nie mamy dać się wciągnąć, tak jak Lot dał się wciągnąć w wir tego świata w zdobywaniu dla siebie, budowaniu swojego królestwa zamiast Bożego Królestwa. Lot dał się wciągnąć i dlatego Pan Bóg mówi, nie daj się wciągnąć w wir tego świata. Dlatego wiecie, że choć powiedziałem na samym początku, że praktycznie te rzeczy, które charakteryzowały czasy Noego i Lota, one były, można powiedzieć, zupełnie standardowe, takie niewinne. Jednak widzimy, że w czasach Noego, tam jest wymienione tylko jedli, pili i żenili się. A w czasach Lota już tam jest troszkę więcej dodane. Budowali, szczepili, co jeszcze robili? Kupowali i sprzedawali, tak? A więc widzimy, że w czasy Lota to już była większa taka pogoń, to już większy indywidualizm, to już większe dążenie do osiągnięcia czegoś.
Ale co chciałem powiedzieć tutaj, że Pan Bóg oczekuje od nas świętego życia, tego, żebyśmy nie dali się wciągnąć w wir tych rzeczy. Ale to nie dało mi jeszcze pełnej odpowiedzi, co mamy czynić. Dlatego, że summa summarum, Lot i Noe obaj prowadzili święte życie. Pan Bóg się wypowiada na temat Noego, przepraszam, na temat Lota, że sprawiedliwy ten mieszkaniec, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. I umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia. A więc widzimy, że jednak Lot miał tą prawość, jakąś sprawiedliwość, świętość. Więc jeżeli bym powiedział, że tylko skończymy na tym, aby nasze życie było święte, czyste, to praktycznie, no, można powiedzieć, niewiele się różnili między Lotem a Noem. I dlatego wiersz 15 daje nam taką prawdziwą odpowiedź. Ja przynajmniej dla siebie to biorę, że to jest ta odpowiedź, która mnie nurtowała. Coś, co zupełnie różniło postawę Lota i postawę Noego. Wiersz 15. Czytamy tak. Cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. To różniło Lota i Noego. Kochani, może nie rozumiemy tak na pierwszy pozór, o co tu właściwie chodzi, o jaką cierpliwość. Więc sięgnąłem do innych tłumaczeń, między innymi do słowa życia i przeczytałem tam takie słowo. I to zupełnie jest to, co przeżywam i z czym się zgadzam. I w słowie życia czytamy w tym 15 wierszu następujące zdanie. Nie zapominajcie, jaki jest powód jego zwłoki, czyli dlaczego Pan Bóg jest taki cierpliwy. Daje nam czas, abyśmy innym ludziom zanieśli wieść o zbawieniu. Kochani, daje nam czas, abyśmy innym ludziom zanieśli wieść o zbawieniu. Kochani, to jest nasze największe wyzwanie, do jakiego Pan Bóg nas przeznaczył, aby przyjąć właśnie postawę, jaka charakteryzowała Noego. Budowanie Arki Bożego Królestwa. Wskazywanie na Jezusa Chrystusa, aż ostatnia osoba wejdzie do Arki i wtedy zamkną się drzwi i wtedy nadejdzie koniec. To jest jedyny wyznacznik końca czasów, kiedy ostatnia osoba wejdzie do Arki i kiedy Pan Bóg sam, bez udziału żadnego człowieka, zamknie drzwi i już nie będzie czasu na łaskę, na zbawienie. A więc to jest to, do czego zostaliśmy powołani. To, co zupełnie z czym minął się Lot, będąc w Sodomie. Zupełnie minął się, w taki sposób się minął, że nawet nie potrafił wpłynąć na swoich zięciów, na swoją rodzinę, dlatego że kiedy on mówi, wyjdźcie, wychodzimy, to oni powiedzieli, ty chyba sobie żartujesz. Takie słowo, jeżeli ktoś mi powie, ty chyba żartujesz, można powiedzieć wtedy, kiedy pierwszy raz on słyszy coś. Bo jeżeli ja na przykład mówię bratu Sebastianowi, nawróć się, bo Pan przyjdzie z sądem swoim i będzie sądził nas, czy powiedzmy, i mówię mu to przez ileś tam razy, to kiedy ja po raz kolejny mu to mówię, to ich, na nich to może nie robić wrażenia, nie? Ale kiedy mówi, ty chyba żartujesz, to świadczy o tym, że oni to musieli tak naprawdę po raz pierwszy usłyszeć. Dlatego też ich reakcja była taka, jaka była. Nie posłuchali go w ogóle, nie miał żadnego wpływu na nich, widocznie wcześniej po prostu nie potrafił przesłać tego przesłania, jakie miał, będąc osobą wierzącą. A więc są tacy, którzy mają dziś postawę Lota i są tacy, którzy mają postawę Noego. Jaką postawę my mamy, kochani? Każdy musi na siebie popatrzeć. Czasami niektórzy mówią tak, ten świat jest taki zły,
dzisiaj po prostu ja już nie angażuję się w ogóle, żeby ludzi nawracać, żeby mówić im Ewangelię, bylebym ja tylko został niesplamiony, żebym tylko sam siebie zachował czystym i więcej mnie interesuje, bo ludzie już nie chcą słyszeć, nie chcą po prostu reagować. Ale kochani, to jest, ja słyszałem takie postawy, że po prostu nie są zainteresowani innymi, ale zupełnie inną postawę zajął Noe, który był zapatrzony w Boże dzieło, w Boże dzieło. Kochani, my też mamy Boże dzieło do wykonania. Pan Jezus powiedział, że będzie ta Ewangelia głoszona gdzie? Aż po krańce świata i wtedy nadejdzie koniec. Kochani, to jest nasze przeznaczenie, aby się nie zatrzymać, nie skupić na sobie, ale żeby po prostu to dzieło budowania Arki Królestwa Bożego kontynuować. Jeżeli może, bracie i siostro, trochę gdzieś ten krok tak zwolniliśmy w tym kierunku. Ja sam siebie zachęcam i jestem zachęcony do tego i wiem, że całe moje życie, które jest przede mną, pragnę temu poświęcić, aby wykorzystać każdą sposobność na to, aby każdej osobie mówić o Jezusie Chrystusie, aby wykorzystać ten czas, dlatego że wiem, co ja otrzymałem, wiem, co Pan przygotował dla mnie i czułbym się nie w porządku. Czułbym się jak ten, który odkrył lek na raka, ale ukrył go gdzieś tam i po prostu nie pozwolił, aby inni z tego skorzystali. Kochani, jest takie słowo, które jest skierowane do Estery. Mordochaj, jej wujek mówi do niej, bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, chcąc zachować swe życie, to ratunek i ocalenie dla innych przyjdzie skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Tak jak Lot. On chciał zachować swoje życie, ale w rezultacie je stracił. Natomiast Noe poświęcił swoje życie dla Boga i w rezultacie je zachował. Kochani, to jest bardzo ważne. Ten werset 15, żebyśmy wykorzystywali czas, aby innym ludziom zanieść wieść o zbawieniu. I chciałem troszeczkę jeszcze to rozwinąć. Kochani, zwiastowanie Ewangelii zawsze niesie ze sobą pewnego rodzaju ryzyko narażenia się. To jest pewna cena i pewien koszt. To nie jest tak, że za każdym razem pięknie ludzie przyjmują i my wiemy, że spotykamy odrzucenie i znając te reakcje często jak gdyby rezygnujemy, nie zwiastujemy, bo nie chcemy po prostu sobie psuć, że tak powiem, samopoczucia, choć powiem, że za każdym razem ilekroć zwiastuję słowo, zawsze Pan podnosi mnie. Świadectwo wydawane zawsze buduje nas. I jest to pewien koszt. I kiedy Pan Jezus mówił o tym, żeby tracić swoje życie dla Niego, a w ten sposób je zyskamy, to ja chciałbym popatrzeć, w jakim kontekście On to powiedział. To jest bardzo istotne. Ja nigdy na to nie zwracałem uwagę. Aż teraz właśnie na to zwróciłem uwagę, 9 rozdział Ewangelia Łukasza, od 23, ale może przeczytajmy 24 dla skrócenia, do 26. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. I to rozumiemy, prawda? Wiemy, o co chodzi. Ale popatrzmy, w jakim kontekście to zostało powiedziane. Następny werset mówi, kto bowiem, a więc tutaj jest to ścisłe nawiązanie, co to znaczy tracić swoje życie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie chwale swojej i Ojca i Aniołów Świętych. Kochani, nigdy tego nie widziałem, że można tracić w pewnym sensie, narażać swoje życie właśnie w kontekście dzielenia się Ewangelią. Nigdy tego tak może nie widziałem i zobaczyłem, że jest to jednak cena, jest to pewien koszt, kiedy ja dzielę się Ewangelią. To nie jest coś łatwego, to nie jest coś,
że po prostu czeka mnie bukiet kwiatów czy pełno pięknych uśmiechów, ale czasami właśnie czekają nas jakieś prześladowania. I dlatego też Tymoteusz w pewnym momencie, człowiek, który został powołany do tego, aby zwiastować, aby świadczyć, aby głosić, zrezygnował z głoszenia świadectwa o Jezusie. I w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale czytamy, że Paweł go tam zachęca, właściwie cały list, drugi list do Tymoteusza jest zachęceniem, aby rozpalić młodego Tymoteusza do zwiastowania, do tego, aby mówić o Jezusie, aby przyznawać się do Jezusa i przyznawać się też do Pawła, który był wtedy zamknięty. Paweł wręcz dosyć ostro mówi w czwartym rozdziale, w pierwszym wierszu mówi: zaklinam cię, Tymoteuszu. Zaklinam cię, Tymoteuszu, abyś głosił słowo. Może przeczytajmy ten fragment. I to jest tak mocne słowo, i dopiero też w tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu, czytając Stary Testament, zrozumiałem, co to znaczy zaklęcie, co to znaczy słowo zaklinam cię. Bo dla nas troszkę to jest takie, jak jakiś czarownik, który zaklina, tak? Coś złego czyni, prawda? I tego tak może nie rozumieliśmy, nie rozumiałem. Ale tutaj jest powiedziane: zaklinam cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo i tak dalej, i tak dalej. Kochani, to słowo zaklinam. Zaklinam. Wiecie, kiedy w Starym Testamencie Pan Bóg coś zaklnął, czy zostawił coś, jakąś osobę czy rzecz pod przekleństwem, to dla tej rzeczy już nie było odwrotu. Nie było odwrotu. Kochani, jeżeli Bóg powiedział, że na przykład idziesz do Jerycha, tak? Do Izraela powiedział Pan Bóg: idziecie do Jerycha i tam wszystko będzie pod przekleństwem, tak? Wygubicie wszystko. No, ale my wiemy, że Achan zostawił sobie jedną rzecz, tak? I stało się to przyczyną tego, że po prostu Pan Bóg nie mógł na to puścić płazem, dlatego że u Boga zaklęcie miało niesamowitą moc. Tam po prostu nie było żadnego odwrotu. Przeczytajmy o tym w trzeciej Mojżeszowej. Akurat jestem teraz na etapie trzeciej, czwartej Mojżeszowej. Trudne księgi, ale bardzo, bardzo wiele rzeczy tam jest zawartych, wspaniałych. I popatrzmy, co tutaj jest powiedziane w 28 i 29 wierszu. Jednak wszystko, co jest obłożone klątwą, co ktoś przez zaklęcie poświęca Panu ze wszystkiego, co posiada, czy to będzie człowiek, czy bydle, czy dziedziczne pole, nie może zostać sprzedane ani wykupione. Czyli nie można jak gdyby zmienić, nie można zmienić tej transakcji, nie można odwrócić tego, co już zostało poświęcone dla Boga. Nie można tego wykupić z powrotem, bo jeżeli były takie sytuacje, że musiał jedną piątą dodać i mógł wykupić, ale jeżeli to było pod zaklęciem, nie było takiej możliwości. Wszystko, co jest obłożone klątwą, należy jako świętość nad świętościami do Pana. Każdy człowiek, który zostanie poświęcony przez obłożenie klątwą, nie może być wykupiony, lecz poniesie śmierć. Czyli jak Bóg powiedział, że do Izraela, aby wytępili tamto miejsce, czy tamto, na przykład do Saula, Bóg powiedział: wytąp, już nie wiem, kto to był, czy Amorejczycy, czy w każdym razie Amalekici, tak, dziękuję, kazał wytępić każdego Amalekita. Nie było już możliwości odwrotu, żeby Bóg zmienił zdanie. Po prostu oni byli pod przekleństwem. I tutaj jest powiedziane, że nie może być wykupiony, czyli poniesie śmierć. Jeżeli Bóg tak powiedział, nie było odwrotu. I co wiemy? Saul tego nie zrobił. Saul tego nie zrobił. I w rezultacie, co się z nim stało? Sam zginął, poniósł śmierć, konsekwencje, został odrzucony i tak dalej, i tak dalej. Jak bardzo się narażamy, kiedy Bóg coś mówi i tutaj w tym fragmencie może teraz lepiej zrozumiemy ten fragment, kiedy Paweł mówi do Tymoteusza: zaklinam cię na Boga.
Czyli mówi inaczej: Tymoteuszu, nie masz innego wyjścia. Jeżeli się odwrócisz od tego, do czego Bóg cię przeznaczył, powołał przez namaszczenie, przez położenie rąk i w ogóle, to jeżeli się odwrócisz od tego, to po prostu poniesiesz tego konsekwencje. Sam będziesz nieszczęśliwy, nie będziesz spełniony. I dlatego tak bardzo mocno Paweł to zaakcentował. Zaklinam cię, Tymoteuszu. Droga milczenia, bracia i siostry, to droga śmierci. Tak jak Mordochaj powiedział do Estery, jeśli ty będziesz milczeć, Bóg z kogoś innego powoła, ale ty i dom twojego ojca zginiecie. Droga milczenia to droga śmierci. Dlatego Paweł mówi do Tymoteusza, głoś Słowo Boże nieustannie, usilnie, kiedykolwiek nadarzy się okazję, w porę i nie w porę, kiedy chcą słuchać i kiedy są obojętni, kiedy nie chcą słuchać. Kochani, ale Paweł chciał rozpalić ogień w sercu Tymoteusza, dlatego że Tymoteusz był w jakiś sposób przygnieciony tymi różnymi przeciwnościami, prawda? Dlatego, że były prześladowania w tym czasie. Były prześladowania. I on go chciał zachęcić i dlatego on zachęca go w ten sposób, że pokazuje na innych, na wiarę jego babci, na wiarę jego mamy. I on tak we wstępie mówi, popatrz Tymoteuszu, w twojej mamie, w twojej babci była taka wiara i wierzę, że ta wiara jest w tobie. Popatrz, co one dokonały, popatrz się, jak one mi wiernie służyły, jak mi służą. Tymoteuszu, chcę cię zachęcić, bądź jak one. Kontynuuj to dzieło, które było w życiu twojej mamy i babci. Kochani, ja ostatnio, powiem wam szczerze, też byłem jakiś taki zniechęcony, przygnębiony i nie wiedziałem, co robić. Takie sytuacje, które mnie każdy z nas przeżywa, prawda? Jakieś zniechęcenie. Po prostu wziąłem sobie książkę o hrabi Zinzendorf i czytałem jego biografię, to, czego on dokonał. Kochani, moje serce podczas czytania tej książki zostało rozpalone. Rozpalone. Nie wiem, czy wiecie, ale na pewno może nie wszyscy wiedzą, ale hrabia Zinzendorf mieszkał w Saksonia, to jest chyba tutaj na blisko granicy polskiej. Fernhut tam założył osiedle dla uchodźców, którzy byli prześladowani w 1700 tam którymś roku. Założył wspólnotę, która poruszyła w ten czas świat do góry nogami. Wysyłał misjonarzy na cały świat. On nawet nie wiedział, że coś takiego może się stać, że on nie wyobrażał sobie. Prześladowania bracia z Moraw, bracia morawscy, uciekali z tamtych terenów i właśnie skupiali się wokół właśnie tam Zinzendorfa, jego posiadłości. Tam była wspaniała wspólnota i jego życie, jego poświęcenie, oddanie siebie Bogu i innych, którzy tam byli, wpłynęło na życie innych ludzi. Tak wpłynęło, że ten owoc, który został zasiany, on do dzisiaj trwa. To było w lata 1700, ale on do dzisiaj trwa. Tak jak już powiedziałem, utrzymywała misjonarzy na całym świecie ta wspólnota. W końcu też, jeśli chodzi o jego poświęcenie, to możemy dowiedzieć się, że Zinzendorf spotkał się w pewnym momencie z zarzutem, że wysyła misjonarzy innych, aby umierali od chorób na obcej ziemi, ale on sam jak gdyby nie jest gotów tam pojechać. I to te zarzuty po prostu stanowiły takie wyzwanie dla niego i rozpoczął przygotowanie do wyjazdu. Napisał ostatnią swoją wolę, testament, opublikował kazanie, które nazwał swoim ostatnim kazaniem. Dlaczego? Dlatego, że był 100% przekonany, że na wyspie świętego Tomasza, to jest na Karaibach, tam, gdzie już pracowali jego misjonarze, czeka go pewna śmierć. Dlaczego? Dlatego, że już wcześniej z 29 misjonarzy, którzy pierwsi wyjechali na misję,
Tylko 7 przeżyło. Wszyscy inni umarli. Od chorób, od tamtych tubylców, ale głównie choroby. I kochani Zinzendorf, decydując się na tą podróż, napisał testament, inaczej powiedziawszy, był gotowy na śmierć. Taka była cena, kiedy chciano kiedyś jechać na misję. Ale Zinzendorf przeżył i wiele razy jeszcze później wyjeżdżał do różnych zakątków świata. Płacił ogromną cenę, między innymi z 12 dzieci, które miał, tylko 3 córki przeżyły. Wszystkie zmarły. Z powodu choroby oczywiście. Najstarszy syn, 27 lat. To był taki cios później dla niego, ale po prostu wykonywał dalej tą pracę. To nie powstrzymywało tych pionierów do ewangelizowania, do jeżdżenia, do płacenia ceny, bo miał cały czas wizję zbawienia innych ludzi. Kochani, no oni wykonywali tą pracę zespołowo i wyjeżdżało, powiedzmy, na misję gdzieś tam 14 osób, 12 z nich pracowało, żeby zarobić na utrzymanie tych 2 pozostałych, którzy już całkowicie tam ewangelizowali. A więc cała ta wspólnota w Helmholtz zrobiła niesamowite wrażenie i odbiła piętno na innych. Oni pracowali zespołowo. Kochani, ewangelizacja to nie jest praca w pojedynkę. I chcę was tutaj zachęcić, tym pocieszyć. Bóg nie daje nam pracy w pojedynkę, ale On chce, abyśmy ze Słowo. Tak jak robimy, czy działamy w różnych frontach, ale Bóg chce, żebyśmy właśnie zespołowo to robili. Noe budował arkę zespołowo, z całą rodziną. Natomiast w czasach Lota tam był totalny indywidualizm. Tam po prostu kupowali, szczepili, budowali, sprzedawali. Tam po prostu był indywidualizm. Ale kochani, wracam do tego brata Zinzendorfa, ponieważ powiedziałem, że byłem bardzo taki przygnębiony, jakiś zniechęcony. Przeczytawszy tą jego biografię, naprawdę w moim sercu na nowo się rozpalił taki płomień. I kiedy William Carey, to jest baptysta, który miał być pierwszym misjonarzem baptystycznym, był tak zachęcony ich postawą, bo dowiedział się właśnie o tej wspólnocie z Helmholtz, powiedział takie słowa: zobaczcie, co zrobili Morawianie, bo tam właśnie Morawianie byli. Czy my, baptyści, możemy przynajmniej spróbować czegoś z miłości do naszego Pana? Wiemy później, że William Carey był jednym z największych misjonarzy w Chinach albo w Indiach, już nie pamiętam, ale tam skutecznie głosił Ewangelię Jezusa Chrystusa. Kochani, to, co robią inni, niech nas zachęca i rozpala, aby być świadectwem dla innych. I to jest takim zachęceniem. Jeżeli w naszej służbie nie widzimy jakiegoś za bardzo pobudzenia, popatrzmy i przyjrzyjmy się naszym braciom. Kochani, tutaj w ostatnim czasie do nas również przyjeżdżają osoby, które zwiastują Ewangelię w tak trudnych terenach, tam gdzie Ewangelia jest zakazana, w tych krajach wschodnich, prawda, czy w Afryce, gdzie nie można głosić Chrystusa, gdzie za głoszenie Chrystusa można być zabitym czy zamkniętym w więzieniu. Oni również, kiedy to głoszą, to jest takie piękne zachęcenie dla nas. My, którzy tu jesteśmy w naszym kraju, możemy to robić bez większych obaw. A więc, kochani, jaką przyjmiemy postawę? Czy przyjmiemy postawę Lota, zachowawczą, a w rezultacie miniemy się z celem naszego powołania, czy raczej postawę Noego, który całym sercem się angażował, aby budować Boże Królestwo? Ja wierzę, że Pan Bóg przez ten fragment z Ewangelii Łukasza chce nam pokazać właśnie, abyśmy zwrócili nie tak na te czasy, ale zwrócili na postawę Noego i na postawę Lota. I abyśmy szli w ślady Noego. Kochani, jeszcze chciałbym powiedzieć, że teraz ostatnio dwa czy trzy dni nie uczestniczyłem w Dzięgielowie w ewangelizacji, ale byłem tam poprzez internet
I szczególnie zwróciło na mnie uwagę świadectwa dwóch osób, które były przed kazaniami, dwóch mężczyzn, starszych mężczyzn, i oni dzień po dniu, każdy z nich innym dniu mówił o tym, w jaki sposób Bóg rozpalił ich serca do tego, aby być użytecznym dla Boga, aby innym mówić Ewangelię, w jaki sposób się po prostu zaangażować. Kochani, no każdy z nich przeżył takie dosyć traumatyczne zdarzenia, dlatego że jeden po prostu dowiedział się, że ma raka i właściwie lekarze powiedzieli, że zostało mu tam chyba 2 tygodnie i już praktycznie odchodził, ale kiedy zawołał do Boga, że jeszcze chce tu być i w tym sensie, że chce służyć Bogu, Bóg go wysłuchał, uzdrowił go bez żadnej interwencji lekarskiej. I później właśnie on zaangażował się i pracuje wśród dzieci, gra, po prostu głosi Ewangelię. A drugi z nich tak samo zachorował, był praktycznie leżał w łóżku, już praktycznie nie było szans, żeby cośkolwiek się zmieniło, ale Bóg go uzdrowił. I on właśnie z tej wdzięczności mówi: Panie, co mogę zrobić? Już mam tyle lat, co mogę zrobić? I Bóg mu właśnie pokazał, żeby się zaangażował, żeby... I on sam najpierw wysłał syna gdzieś tam do uchodźców tu w Europie, a później on sam pojechał do tych uchodźców i pomimo takiego wieku po prostu angażował się. I kochani, co chciałem powiedzieć, że czasami Bóg no, dopuszcza takie sytuacje w naszym życiu, żebyśmy trochę otrząsnęli się, ale nie czekajmy na takie sytuacje drastyczne. Nie czekajmy, aż nas coś, że tak powiem, poruszy. Raczej chcielibyśmy być zachęceni przez tych naszych braci, którzy poświęcili się, poświęcili swoje życie, byli w stanie pojechać, byli w stanie głosić. Bo wiecie, to, że ktoś nas nie słucha, to nie znaczy, że ktoś inny nie będzie słuchał. To nie znaczy, że ja mam cały czas głosić tej samej osobie, ale Bóg mówi: idź do innej osoby, powiedz innej osobie o mnie. I kochani, jeszcze raz na sam koniec chciałem przeczytać ten fragment z 2 listu Piotra 3,15. Nie zapominajcie, jaki jest powód jego zwłoki. Daje nam czas, abyśmy innym ludziom zanieśli nieść o zbawieniu. To mamy czynić. Paweł mówi: cóż mamy czynić, skoro to wszystko ma ulec zagładzie? Skoro to wszystko ma ulec zagładzie? Tak. Mamy prowadzić czyste, święte życie, tak jak tutaj było powiedziane w tym przekazie, żebyśmy nie byli przeszkodą dla Boga, ale też Bóg chce, abyśmy byli gotowi podjąć tą codzienną służbę, jaką jest świecenie, bycie światłem i solą dla tego świata, aby ewangelizować, aby dzielić się dobrą nowiną. Ja przynajmniej w moim sercu mam takie pragnienie gorące. Wiecie, mam już prawie 50 lat. I tak sobie myślę, gdybym powiedzmy miał jeszcze 20 lat przed sobą życia, załóżmy do 70, nie wiemy ile będzie, może dzisiaj, może jutro, ale jeśli jeszcze mam 20 lat, to ja nie wyobrażam sobie to moje życie przeżyć w taki sposób, że będę siedział, że będę tylko zajmował się swoimi obowiązkami, będę spłacał kredyt, który jeszcze mam 20 lat i po prostu jak już będę miał 69, to wtedy odetchnę i powiem: no nareszcie spłacony kredyt, teraz mogę odpocząć, teraz udaję się na misję, bo już mnie nic nie wiąże. Nie, kochani, to nie jest moje marzenie. Moim marzeniem jest wykorzystać każdą chwilę. Choćby Pan przyszedł za 100 lat, nie wiemy, kiedy przyjdzie. Ja wierzę, że On przyjdzie szybko, na pewno nie za 100 lat, ale myślę, kiedy patrzę na ile ludzi jest, ostatnio patrzyłem, tak przez przypadek można powiedzieć, na Indie, jak tam jest mnóstwo, miliardy ludzi, jak ile ludzi jest, którzy nie słyszeli Ewangelii, to myślę sobie, Pan jeszcze nie przyjdzie tak szybko, jeżeli my nie zrobimy to, co do nas należy. Bo Pan Bóg chce, żebyśmy po prostu tą ostatnią osobę wprowadzili, czy Pan chce wprowadzić przez nas, używając nas do arki.
I chociaż wierzę, że teraz jest niesamowite przyspieszenie, dlatego że internet, media, różne technologie, to tak w sposób niesamowity potrafią przyspieszyć to zwiastowanie Ewangelii, że nawet sobie nie zdajemy sprawy. Nawet w jednym momencie świat może usłyszeć, choćby przez internet, coś, co wstrząśnie ludzkością. I dlatego to są takie czasy, gdzie naprawdę żyjemy w czasach ostatecznych. I moim pragnieniem jest, żeby moi znajomi, moi bliscy, z tymi, którymi mam na co dzień społeczność, żeby poznali Pana, żeby mogli słyszeć dobrą nowinę. Nie tylko z moich ust, z naszego życia przede wszystkim, ale też, żebyśmy wykorzystywali ten czas. Dlatego, że Pan nie ma dla nas większego zadania. Uwierzmy, bracia i siostry. Bóg nie ma dla nas większego zadania. Oczywiście nie wszyscy głoszą, ale jesteśmy zespołem, który jeden drugiego jak gdyby wspiera. Możemy nawet finansować kogoś, kto głosi. Ja nie mogę być, ale załóżmy, mój brat może jechać na misję, czy może gdzieś z kogoś wesprzeć. Możemy w taki sposób również uczestniczyć w dziele zwiastowania Ewangelii. Dlatego zachęcam was, bracia i siostry, że ten czas przed przyjściem Pana Jezusa, Pan Jezus tam nie zwracał uwagi, że ludzie będą tacy, tacy i tacy, ale przede wszystkim On zwraca na postawę, czy jestem, mam postawę Noego, czy mam postawę Lota. Kochani, niech każdy z nas odpowie i niech każdy z nas przyjmie postawę Noego. I tego wam życzę sobie i życzę wam Bożego błogosławieństwa. Niech was Pan z tym słowem ubogaca i zachęca do śmiałego dzielenia się Ewangelią. Śmiałego dzielenia się Ewangelią. Amen.